Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie film ze sprawdzania gniazda samicy WJS. Teraz muszę poprawić sobie tutaj kamerę. Dobra. Samicę ogólnie sobie już wyciągnąłem. Młode zostały, jeden tam przed chwilą wyszedł już. Co by wam jeszcze powiedzieć? Dobrze, mam tą kamerę. Chyba dobrze. Ogólnie zapraszam na kanał Lorcam do kolegi. Zostawcie tam suba i łapeczkę. Pomóżmy mu dobić do 1000 subów. Ma ciekawe filmy. Super hodowle, więc serdecznie do niego zapraszam. Jak dzisiaj widać, nie wiem czy będzie widać czy nie, ale dzisiaj jest troszeczkę, no, 2 na plusie. Chociaż bym nie powiedział, na dworze jest naprawdę zimniej, na minusie na pewno. Wczoraj było pełno śniegu. Dzisiaj jak widać błoto. Tu sobie zamknę. No i sobie sprawdzimy młodych. Mniej więcej jest 12. Ostatnio sprawdzałem gniazdo, ale nie wyciągałem młodych, więc tak dokładnie liczyłem. Ogólnie rękę sobie najpierw natrzemy. Trzeba sobie natrzeć, wiadomo. Ogólnie miał być z ręki. Miałem z ręki nagrywać, ale ze względu na to, że będę miał latarkę, to no i potem kamerę jeszcze z ręce bym się trzymał, no to byłoby trudno. No, samica ładna, spokojna. Mógłbym przy niej sprawdzać, ale ona zaraz na młode wchodzi. Zasłania, więc no, lipa. Będzie to też taki poradnik. Kiedyś mnie jedna osoba prosiła, żeby sprawdzić właśnie nagetki sprawdzenia gniazda. Ale ja właśnie nie wiedziałem, nie miałem wtedy żadnych wykotów. No a teraz, że wykot za wykotę, no to... Dobra, starczy. Jedną sobie tylko natarłem rękę. Ale jak ktoś zawsze woli, może drugą. Ja w jednej będę latarkę trzymał, więc mi się tam nie opyla. Co, drabineczka. Bo miejmy nadzieję, że cię widzicie. Nie, wszystkim od niej będę wyciągał. Na pewno jakieś wyciągniemy. Tą muszę ręką, bo tą nacierałem. Jak widać, młode naprawdę wielkie. Oczka już otwarły. Jest ich naprawdę sporo. Ale to jest mokro. Trochę złą ręką sobie nie nacierałem. Wyciągniemy sobie jednego młodego. Jak widać, naprawdę ładne. Ładny młody. Nie mam telefonu, a zdjęcie bym zrobił chętnie. Już naprawdę są ładne, zbudowane. Jak widać, zaraz do gniazda. Nie wiem czy wyciągać, liczyć. Nie wiem czy to jest sens. Z względu na to, że jest ich tu bardzo dużo. O, tu jest taki jeden bydle. Tu jest taki chyba z większych. Ale taki naprawdę ładny. Same czempiony pewnie będą. Więc piszcie jak wam się młode podobają. Młode są duże. Tak jak mówiłem. Zaraz do gniazda, wiadomo do ciepłego. Rodzinnie cieplej, naprawdę tu ciepło mają. No i jest, jak widać, jest taki raz, dwa, trzy, cztery, kurde, ruszałem się. Ciężko policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 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 dziesięć, dziesięć, jedenaście. No koło 12 wyjdzie, będzie. Jak widać, no, ładniutkie. Jeszcze trochę będą wychodzić z gniazda. Gniazdo oczywiście samica ładnie tutaj zrobiła, ciepło mają. Zaraz ich zaklejemy, bo to nie ma już dalej sensu. I straszę ich jeszcze jednego sobie wyciągnę. Ja nie uciekaj do gniazda, mały. Bałem się, że któreś na przykład będą bez uszu czy coś, ale widzę, że wszystkie są ładne, zdrowe. Ej, młody, 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 młody. Gdzie ty tam uciekasz? Do gniazda. Już. Do ciepłego. No i jak widać, wykot udany, jak na samicę pierwiastką. Moim zdaniem elegancki. I zaraz tutaj przykryjemy puchem z powrotem. Ło, jak wyskoczył, jaki hardcore. No i dobra, przykryjemy sobie z powrotem. Nie ma co straszyć dalej. O, jeden tam coś grzebie. Próbuję gdzieś chyba wyjść. Co ty tam grzebiesz? No wie, no młode już oczy otwarły, mają już prawie chyba z 2 tygodnie. Nie no, z 2 tygodnie. No, nie wiem, z 2 tygodnie będzie chyba w niedzielę.
Więc spoko. Co tam się za mną dzieje? Andrzej. A nie, tutaj do góry drapie. No i na dole tutaj samica ogólnie robiła 3 gniazda. Z 3 zostało 0. No ciekawie się zapowiada. Kotna jest 100%. O Jezu, sorry. Kotna jest 100% względem na to, że... że po prostu... no... Samiec pokrył ją 5 razy, więc... Myślę, że jest kotna. Zakryłem również samicę barana francuskiego z Niemiec, niebieskiego, ale nie jestem pewien co do niej, względem na to, że samiec pokrył ją tylko raz. No ale raz mi nie wystarczy, no i... Tydzień mija w niedzielę, więc w niedzielę spróbujemy jeszcze raz. Z nowozelandzkich na razie nic nie ma, nic nie chce. Może samice są, ale samiec nie chce kryć. Samice wyjodę sobie już weźmiemy. Niech idzie sobie już do małych. Boję się, że ona mi tak... Dobra. Ona ogólnie zawsze na młode wchodzi. Ale teraz jest, widzę, że jest spokojniejsza. Jak widzicie, młodych jest naprawdę konkretnie. Myślę, że już żadna sztuka nie odpadnie. Ale wiadomo, zawsze coś może się stać. Więc na razie dalej tak z dnia na dzień może być coraz gorzej, albo również coraz lepiej. Więc to był też również taki mały poradnik, typu jak stracić gniazdo. Natrzeć rękę, wiadomo, samicę wyciągnąć. No niektórzy też również sprawdzają przy samicy, ale ja wyciągam ze względu na to, że po co to samica ma patrzeć i ogólnie się stresować, a tak to ją wyciągnę i może też wiadomo, bardziej się stresuję jak ją wyciągam, ale to ja będę bardziej spokojniejszy. Więc takie pojdło ja troszeczkę większe zamontowałem, 200 ml. 200 chyba. Nie, 1,1 litr poidło. Względu na to, że samica bardzo dużo pije, teraz jak będą jeszcze młode, to odkręcę raz sobie to i jeszcze jedno poidło dam. Nie takie, tylko coś takiego. To jest też takie troszeczkę większe. Lub to pójdzie na dół. Zobaczymy, ile te u samicy na dole będzie młodych. Bo jak będzie dużo, no to... No wiadomo, czym więcej, tym lepiej. W sensie, jak gdy Andrzejek sobie siedzi niezadowolony, bo żadnej samicy już nie ma do krycia. Andrzejek? No, Andrzejek. No i dobra, to będzie chyba tyle w dzisiejszym odcinku, więc ja wam serdecznie dziękuję. Jutro pewnie wbiję kolejny odcinek z poranek wojskowych u kozy i u królików, więc u kozy już niebawem filmik. A ja wam dzisiaj już dziękuję. Zapraszamy jeszcze raz na kanał Lorcam. Pomóżmy mu dobić do 1000 subów. Zostawcie lajka, łapkę, znaczy, jak ktoś nie wiedział. No i dzwoneczek, żeby powiadomienia przyszły u mnie tak samo. Dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu, bo niektórzy mówią, a bo nie przegapiłem jeden odcinek. No ale to też może być wynikiem tym, że po prostu nie dajecie dzwoneczka, ale też może być względem tym, że teraz na YouTubie się troszeczkę pozmieniało i niekiedy te powiadomienia nie przyjdą, mi też niekiedy nie przychodzą. No i co? No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć, Piona.